Siema, słyszymy się już w trzecim materiale z serii Co by było gdyby? Zastanawialiśmy się już, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Szpaku zamiast BOR wybrał SBM Label i jak potoczyłaby się kariera BDS-a, gdyby wylądował w GM2L. Dziś cofniemy się do 2014 roku i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Kwebo na Fide nie założył własnej wytwórni Kwe Quality i podpisał kontrakt z ekipą, której był i nadal jest częścią, czyli SB Mafią. Zaczynamy! Obecnie zarówno Kwe Quality, jak i SBM Label to jedne z najbardziej znaczących wytwórni na polskiej scenie. Nie są dla siebie konkurencją mimo występowania kilku konfliktów między reprezentantami obu labeli. Mam na myśli m.in. konflikt na linii Solar Biała Stomp vs Days oraz BDS Stomp vs Filipek. Jaki byłby rozwój wypadków, gdyby Kwe Quality nigdy nie powstało? To moje 5 typów. Po pierwsze, powstałaby wspólna płyta Białasa, Solara, Kwebo i Tomba. Gdy Kwebo na Fide wychodził z podziemia, filar SB Mafii stanowili Solar, Białas i Tomb, działający nad projektem Best. Trio zapowiadało stworzenie całej płyty właśnie w takim składzie. Mimo to materiał nigdy nie powstał. Gdyby Kwebo zdecydował się wydawać solowe numery pod szyldem SBM, a prace nad projektem Best nabrałyby tempa, wcale nie jest wykluczone, że Kwebo stałby się czwartym filarem całego projektu. Warto pamiętać, że cała wymieniona czwórka nagrała bardzo popularny numer Władimir Putin, więc o sukces albumu już w latach 2013, 2014 lub 2015 nie trzeba by było się martwić. Po drugie, SB Mafia byłaby bezkonkurencyjnym składem. Wystarczy wymienić kilka osób. Kwebo, Białas, Solar, Tomb, BDS, BTO i być może Szpaku, o którym znajdziecie już materiał na kanale. Nie ma możliwości, żeby którykolwiek skład był w stanie rywalizować z taką obsadą. Każda z tych postaci samodzielnie jest pokładem ogromnych skillsów, a w grupie byliby nie do pokonania. Po trzecie, Days po wyrzuceniu z SB musiałby szukać wytwórni innej niż Kwe Quality, bo ta w naszych założeniach nie mogłaby powstać. Trudno przewidzieć, jakie byłyby dalsze losy Daysa. Być może od razu wydawałby numery na swoim kanale Hashashins, a być może na jakiś czas dołączył do Step Records lub jakiejś innej dużej na tamten czas wytwórni. W każdym razie na pewno nie miałby powrotu do SB Mafii. Po czwarte, Filipek pewnie wydawałby w Step Records. Podobna sytuacja jak z Daysem. W przypadku Filipka możemy być pewni o tyle, że brał on udział w akcji Step Peak, co pewnie zaprocentowałoby kontraktem, gdyby raper nie miał właśnie do wyboru Kwe Quality. W każdym razie nadal na kanale Step Records możecie znaleźć kilka numerów rapera z Milicza. Po piąte, Kwebo i tak byłby najpopularniejszym polskim raperem. Z takimi skillsami i wizerunkiem Kwebo na Fide w każdej sytuacji byłby na szczytach list popularności. Bez znaczenia, czy wydawałby swoją muzykę w swojej wytwórni, czy w SBM lub w jakimkolwiek innym miejscu. Na scenie jest bardzo mało osób, które wywarły aż tak duży wpływ na to, jak polski rap obecnie brzmi i wygląda. Jeśli przychodzą Wam jeszcze jakieś alternatywne scenariusze wydarzeń, dajcie znać w komentarzu. Z mojej strony to by było na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.